Siema mili, dzisiaj są poprawiny moich imienin nad wodą. Trzy dni już trwają. Tak, no i słuchajcie, no jednego nie ma, bo w tworkach skończył niestety. Zadzwonił zaraz do niego, a może od razu zadzwonił. Rzecz odbierze, bo w tworkach jest, słuchajcie. No, niestety został zabrany na siłę. Zobaczymy, czy odbierze. No, zabrali mu telefon chyba. O. Ślina może cieknie po zastrzykach. Albo dostał takie zastrzyki, że jest ten królikiem. Nie jest dobrze. Zadzwonimy zaraz do niego. Może go karmią. Ty, może go odbijemy z tworek. Może go karmią. Jest właśnie w tworkach. Powiedz Piotruś parę zdań, były wybory przedwczoraj. Nie, no został wybrany prezes, który był wiceprezesem okręgu mazowieckiego, a powiem wam, najgorszy okręg jaki jest w Polsce, to jest okręg mazowiecki. To jest po prostu totalne kłusownictwo, totalne w ogóle syf. Tu każdy robi co chce, a okręg mazowiecki organizuje zawody. Jesteś przeciwko Grześka, zawodom? Grześka nie wybrali, bo on jest od PZW z głównego, ale Grzesiek ma pojęcie. Pozdrawiamy pana Grzegorza. Cześć Grzesiu, pozdrawiamy cię. Grzesiek jest w komisji sejmowej, zna tych ministrów, czy oni są tacy, czy tacy, ale zna. Jest szansa, żeby na coś mógł wpłynąć. Nie, to tu kolega mi jakieś zaczął czytać posty. Wypociny. Tak, wypociny pod... Kurwa, nie mogę przejść obok tego spokojnie. No tak samo jak nie mógłbym przejść obok gwałconego dziecka, no. Weź Pawełka, muszę się tego odnieść, to jest chore. Ja zadzwonimy, jeszcze raz zadzwonię do kolegi z tworek, którego zabrali na siłę, niebiescy menele. Piotruś, co o tym sądzisz? No dawaj. Chłopaki, mówię do ciebie, Seba, Majki, Ace i innych twórców, zróbcie zbiórkę, nagłaśniajcie. Róbmy badania, ciśnijmy sami. Wynająć prawników, złożyć pozwy. Kosić wszystkich porówno. Władze miasta, samorządy, firmy, osoby prywatne. No. Wszystkich, którzy leją to dziadostwo. Kto kolejno. To, kto tak pisał od tylu miesięcy? Cisnąć lat? Rapa. Cisnąć o możliwość regulacji kormoranów. Trzy. Edukować wszystkich. Każdy dorzuci kilka złotych do tego. Ruszcie dupy, bo macie zasięgi i publikę. O! Ukraińcy na brzegu łowią. Dzwonimy do tworek. Ty, ale zaślinione, naprawdę jest zaślinione. Ale mu tam dobrze, zabrali mu telefon. Zastrzyków dali już. Nie wiem, czy żyje jeszcze. O, ja mam do Jacka pytanie, żeby się wypowiedział o warszawskich brzanach. Na co je łowić? Na spławik i feder? Jak się do nich dobrać, kiedy nie mam możliwości łowienia złów? Brzan na Wiśle to jest 100 razy mniej jak sumów. Ale niektórzy chcą, z tego co wiem, to gdzieś tam w tym czytałeś, że chcą zarybiać jeszcze sumę. Tak. Brzan nie ma, to brzaną nie ten. Jazi nie ma, jest bardzo mało, to nie. Sandaczy nie ma, to tym, ale chcą sumę zarabiać, gdzie jest go po prostu bardzo mało. Jest jego bardzo mało, ale w stosunku do innych ryb jest za dużo, dlatego że był zarybiany przez głównie na prośbę przodowników rybackich, bo oni po prostu chcą tylko sumę. Oni myślą, że w naturze żyje tylko suma, ale to nawet żygać mi się chce po prostu na ich niewiedzę, wypociny i głupoty. To Piotruś, w tym roku byłem pierwszy raz w Finlandii na rybach i od tego wyjazdu wiem, że już nie opłacę karty wędkarskiej w Polsce. Koniec z finansowaniem tego dna z mojej strony. Jak kiedyś zrobią tak, że znowu ryby będą, to wtedy może się zastanowię nad powrotem. W Finlandii byliśmy 7 dni, w tym czasie złowiłem kilkadziesiąt szczupaków okoni i kilka sandaczy, złowiłem więcej ryb 7 dni niż przez 10 lat w Polsce. Zrobił, co jakieś on zrobił pytania? W tym zakresie, żeby coś pomóc? Oni zrobią, tak? Bo my by zapłacili. 1000 razy wód więcej ma Finlandia, znaczy od Polski, a myślę, że 10 tysięcy razy ma więcej wód od Polski. Ale dobra, idziemy dalej. Jezus Maria, kto to w ogóle? Oni zobacz, widzisz? To są ludzie, którzy mają zero pojęcia, zero! Jechać tam w 50 chłopa i zadymę zrobi. Gdzie tam? No. Tam to znaczy gdzie? No dal. Ale co do tego? Do Ursusa? Gdzie? Nie wiem chyba. No to no, gdzie jechać? Dlatego od lat mówię, że wędkarze mają jaja tylko w lodówce. Większość będzie pisać, ale dupy nie ruszą. No to przecież o czym ja mówię? Jedyną szansą na zmianę jest zagłodzenie PZW. Wędkarze powinni w ramach protestu przestać płacić składki.
Ja tak zrobiłem i w tym roku po 50 latach nie zapłaciłem. Może to coś zmieni, może się uda na przykład odzyskać stanice wędkarskie, które tu i ówdzie stały się jakby prywatnymi folwarkami działaczy PZW i kolesiów. Samo gadaniu nie wystarczy. Ale przecież on tylko gada. Poza tym, jeżeli chcę porównać tak, PZW dzierżawi wody od Wód Polskich, czyli od rządu. Można nie opłacać karty, wtedy zapłacicie dwa razy tyle. Nie 400, zapłacicie 800 czy 1000. Okej. Jednej rzeczy nie mogą zrozumieć, że premier Polski, o którym Leszek Szymowski, dziennikarz śledczy, powiedział, że jest agentem Stasi podwójnie zarejestrowanym, dał zielone światło do trucia wszystkich wód. Oni nie rozumieją tego, że numer jeden to jest trucie wód. Trucie wód. To jest najbardziej zabija ryby obecnie. Ale oni tylko widzą PZW. Ale co teraz truje ryby? Sole wypuszczane z kopalń. Syfilisy wypuszczane z kurczakowni. Syfilisy wszystkie wypuszczane z korporacji. Ozonowanie ścieków. Ale płynęło sobie, kurczę, smródka z polwy, te ryby były. Bo ich było bardzo... Te smródki między innymi powoli zabijały te ryby, ale nie zabiją ich tak szybko, jak zabiły kolektory puszczane obecnie, razem z ozonowaniem, bo czajka też ozonuje, gdzie osady pościekowe wypływają tylko i wyłącznie. Jest różnica, kolektor, który idzie cały czas, a kolektor poburzowy, który niby emituje wodę z ulic, ale nie emituje, tylko czyści do dna. Ja już to tłumaczyłem na poprzednim odcinku. Piotruś, to jako kolektorach to tutaj twój ulubiony z rodziny Czajkowskich. Sprawę Bergla może tylko wyjaśnić król Bergla, znany z łowienia krumpi na warszawskiej Wiśle. Wysokiej kultury osobistej, wstrzemięźliwości do alkoholu i miłości do bliźniego. Chodzi oczywiście o pana Piotra, dusza nie człowiek. Ja zadzwonię do tego piwerka. Jeszcze raz, stworek, czy on... Czy jest miejsce dla Czajkowskiego? Nie, czy on tam nie leży obok mnie, Czajkowski. Czajkowski. Czy on tam ma, bo teraz jest RODO, to może nie być nazwisk, ale wiesz co, trzeba by było... Kład meme, pan Piotr to będzie zadowolony z bluzy z symbolem Z. W końcu miłośnik ruskiego miru, zwolennik wyjścia z Unii Europejskiej i zostania rosyjską satelitą. Jeśli chodzi o kłada meme, no to jak można kochać kogoś, braci, potomków kogoś, ale nawet obecnie teraz zabili 1000 osób w 2014 roku, żywcem zamykali i palili. Podrzynali gardła i wrzucali szmaty urzędnikom i ludziom. Jak można kochać ich? A jak można kochać potomków takich, którzy przychodzili, łapali kobietę w ciąży, rozpruwali jej brzuch, wyciągali noworodka, piekli nad ogniskiem, po czym tą kobietę podpierali jej kij pod brodę, bo już padała, i mężowi jej kazali zjadać to dziecko upieczone. Jak w ogóle można? Dajcie spokój, nie? Bo w ogóle powiem wam, że ci, którzy popierają banderowców, są takimi samymi banderowcami. Mimo że nie czynili tego, że rozpruwali brzuchy i żywe koty zaszywali tym kobietom w ciąży, a płody wyjmowali. Nie, to są po prostu dla mnie... Z jakiej racji mamy my wędkarze pomagać im? Ja mam swoją... To raczej komu? Chodzi na to, że związkowi, domyślę. PZW, tak? Ja mam swoją pracę, rodzinę, obowiązki. Ciężko mi wygospodarować czas na odpoczynek, a wy tu pierdo, że mam im pomagać. Zapłacił kartę? Pytam, czy zapłacił. To zaraz, no to niech nie płaci i wtedy powie, jestem gieroj, nie zapłacili im, rozumiem. Ja na przykład z samym Sebastianem umówiony byłem, oczywiście Sebastian zawsze zaprzeczy, sam Sebastian zawsze zaprzeczy prawdę, zawsze, zawsze. Nie zawsze z panem Wroną przytakiwał. Zawsze. A z panem Wroną, znaczy przytakiwał, inaczej, on nie przytakiwał, jeno... Nie przytakiwał, czyli tak jakby przytakiwał, nie zaprzeczył. Był bierny. Nie zaprzeczył, tak, nie zaprzeczył, czyli tak jakby przytakiwał, tak. Mieliśmy, jak film przyjechał, dopiero raczkował i z kolegą przyjechał z jakiejś tam szkoły, podobno filmowej, nie wiem, może tak było, nie wiem. I zrobiliśmy film i potem mówi sam Sebastian, mówi, no to jak tego PZW się przyczepi, to będziemy, mówi, zdamy karty. Ja mówię, dobra, pasuje, bo u mnie to jest krótko. Ale jak się PZW przyczepiło, chciało autoryzację, to oni chcieli wymusić przeze mnie tą autoryzację, gdzie leżałem po operacji w szpitalu. Oni na siłę chcieli przyjechać do mnie na salę pooperacyjną. Ludzie,
dobrze, że ja się od tego towarzystwa, ja jeszcze dawałem im szansę. Dawałem szansę samemu Sebastianowi i reszcie, ale oni po prostu nie pasują. Nie pasują do niczego. Seba na prezydenta, czy ja mogę przyjechać i postawić ci piwo? Takiego Argusa za 2,13 w plastikowej butelce. Tak, ja myślę, że to jest ten poziom. Ten poziom, wiesz. Ciepłe jeszcze, takie plastikowej, lepiącej się butelce, wiesz. Tu piję od razu. Dobra, dawaj dalej. PZW to zgroza, koszt niesamowity. Mieszkam w Hamburgu, mam kartę. Znaczek za 8 euro, teraz 12 euro. I łowię co chcę i jak chcę. W Polsce robi się Armagedon. Faszystom płaci, hitlerowcom płaci. Dobry jest. Dobry. No, brawo. Zik. Rozwiązać tą patologię, tylko jak? No jak rozwiązać? Ale jaką patologię? Mówię o PZW? A jak rozwiążę patologię najgorszą z patologii? Czyli ktoś mał i reszta bandy, która zatruwa nasze środowisko. Mniej polityki, zajmij się sandaczami. Ale co, kto do kogo tak piszą? Do Sebastiana. Jak to? Przecież Sebastian całe życie mówił. Sam wielki car Sebastian mówił, że do mnie mniej polityki. I to znaczy, że co? Że on też... Nie, to hipokryzja. Czy on uprawia politykę i do mnie podbijał, żebym nie robił polityki. No tak. Potem mniej polityki, a może... A, że u mnie było więcej polityki. A gdzie jest ten zakres, gdzie jest mnie więcej? Dalej. Od czego się zaczęła wojna wędkarzy z PZW? Bo do końca nie jestem w temacie. Jakieś ostre wałki szły, przekręty, bo niezła wojna teraz widzę jest. Ale co, on to adresuje do Sebastiana, tak? A co Sebastian przy nim ma pojęcia o tym? Ja pierniczę. Wiesz co on ostatnio zrobił, sam Sebastian? Został wybrany, rozumiesz, kołodziejek na prezesa. A on powiedział, gratuluję, ty. Pogratulował komuś, kto był wiceprzewodniczącym w obecnym związku, jeśli chodzi o Okręgu Mazowieckim, w zarządzie. Seba, jak ci mówiłem, żeby zgłaszać do prokuratury wszystkie nieprawidłowości, to cisza. A, ale ten co pisze, to co? To sam nie zgłosi, tak? Zobaczcie, jak oni są wszyscy mądrzy. Dobrze, że się za to wziąłeś. Może w dobie internetu uda skruszyć się ten beton. No, tworki to mało dla tych. Panowie, a może założyć własny odpowiednik PZW? No, niech założy. Wykupujcie dalej zezwolenia łosie, na pewno się coś zmieni. Powiedział ten, który wykupił. Na banku. Tam trzeba jakiegoś posła zabrać, wtedy im rury zmiękną. No, mamy takich posłów i klasę polityczną, że rury miękną, ale Polakom wszystkim. I nie tylko rury. Rany boskie. Posła zabrać. TVN, uwaga, lubi takie tematy, postaraj się zgłosić do nich. A sam zgłoś. Boże kochany, kto to w ogóle jest? Przecież ja robiłem program telewizyjny chyba z Jedynką, właśnie o kolektorach. Robiłem to, no i co? Ale nie mówiłem zrób to do kogoś, rozumiesz? Tylko sam zrobiłem. No po prostu... Ja nie mam na to słów, a oni mówią, Jezu, nazywasz ich robactwem, no bo to jest robactwo. To jest robactwo, które nic nie potrafi. Jedynie pisać i tak jakby komuś coś proponować. Ja mam rodzinę. No to ja mam, jeden pisze, tak co mówię? Ja mam rodzinę, to ja nie ten, ale ja, a ja mam... W Hiszpanii zarybiają sandaczem albo sumem, myślę, że nie. A do czego to jest nawiązanie w ogóle? Do zarybiania sumem, bo podobno te nowe władze straszne mają na to parcie. No bo im przynosi kasę, ale ten sum zeżre wszystko. Kto widział zniszczone przez sumy rzeki we Włoszech i Hiszpanii, ten wie, jak za kilka lub kilkanaście lat będzie wyglądała Wisła. Ale to nie trzeba kilkunastu lat. Myślę, ale to że Wisła już Wisły jest... nie ma, ale Wisły nie ma. Trochę zostało w dole i koniec. Wisły nie ma, jest wymordowana. Wisły, nie tylko Wisły. Odra, Narew, Odra jeszcze do Pruta. Wisła jest zajebana, zniszczona. A ci, którzy nie mają pojęcia, jeszcze pier... Ty, jakby nam się czaja tutaj napętał teraz, ty.
po tych trzech dniach i mielim. A ten, a kalekę ze wschodu byśmy, ten też byśmy zobaczyli? A kto jest kaleka ze wschodu? Tatar z jednym jajem. Seba, wykorzystaj swoje zasięgi, by nagłośnić sprawę zatrucia Iny przez oczyszczalnię w mieście trucicieli. Setki kilogramów martwych ryb już wyciągnięto, a będzie jeszcze więcej. Ale dobra, powiedzmy, że sam Sebastian, podpalacz kart, tam Ace Ventura, jak on tamtego i tam paru innych, którzy mają duże zasięgi, nagłośniliby. I co z tego? I co z tego? Kiedy ja mówiłem, co trzeba zrobić? Iść i robić szum i palić opony. Nie mam zaproszenia, nie miałem na zbieranie śmieci, łe! Sława kokainu! O czym my będziemy mówić? Z kim robota? Z nimi? Zasięgi. Oni mogą zasięgi, wiesz do czego? Żeby parę chrywien zarobić. Mili, ja tutaj zjadłem wszystkie zęby, chociaż mam wszystkie zęby. Ja tu zjadłem wszystkie zęby nad tą wodą, a szczególnie na tym odcinku od mostu Grota do, no powiedzmy, do Dziekanowa. No tam pieńków już miałem do Dziekanowa. Mili, jest masakra. Jest tragedia. Słuchajcie, tu nie widać uklei. O czym my mówimy? Ryba jest wymordowana. Nie PZW wymordowało te ryby, aczkolwiek PZW jest naprawdę do bardzo dużej reorganizacji, aczkolwiek po tym, co widać obecnie, nie będzie żadnej reorganizacji. Jeżeli Grześka Sybilskiego nie wrzucili na prezesa, który chciał coś zrobić, to nic z tego nie będzie już nigdy. Ozonowanie to natlenianie w celu pozbycia się wodoru i siarki, to jest oczyszczanie ścieków. Kto tak napisał? No jest tu taki jeden. Ozon zabija wszystko, nawet wirusy i bakterie, ale to, ty, no to... No tak jakbym powiedział, że gwałcenie dzieci to jest dobre. To prosty temat. Kiedyś ścieki były czyste, bez chemii. Same pożywne była tematy chemia, dla ryb i roślin. Kolejny debil. A teraz leci sama chemia do mesto. Nie sama chemia, tylko była chemia, ale była mniejsza. No kolejny debil. Skąd to jest w ogóle? Co to się dzieje, człowieku? No Dworek zadzwonił jeszcze raz. Ale oni tam go musieli, człowieku. Ty, jak oni go tam musieli, ty? Przerobiony. Szkrycować, co? Pół do trzeciej. Ale mu dali jakieś prochy, człowieku, zastrzyki, wiesz. Albo już jest na narządy rozebrano w tych zworkach, człowieku. Sio. No bo ty nie odebrałby, leżąc w szpitalu, ty i tego? On nie ma telefonu dostępnego. Nie ma dostępnego, no, tak. W sejfie zamknięte, on jest związany, człowiek. Związany, tak, zabrali. On tam w takich tych to zrobią z ciebie, co trzeba. Ale to wszyscy, którzy oni tutaj się wypowiadają właśnie u samego Sebastiana, oni tam powinni być, wiesz? Sebastianie, może zadaj pytanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, czy robią badania czystości wody w Wiśle? No przecież co ja pisałem? Co mi odpowiedzieli? Co, ile razy ja to robiłem? Wiosie, ile razy to do Wiosiu, Gioś, ile razy ja pisałem? I co odpowiadali? Wszystko jest git. Ile razy to robiłem? Poza tym oni nie mają pojęcia. Ja w 2000 walczyłem z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, z nadzorami wszystkimi. A propos promienia elektromagnetycznego. Słuchajcie, ja znam ten temat, nawet w swojej książce poświęciłem 70 kilka kart, stron w tym zakresie. Wiem, co to jest. To są ludzie, piszą, którzy mają pojęcia. To tak samo, jakby poszedł do Adolfa Hitlera i powiedział: Panie Adolfie, Heinrich Himmler mnie tutaj chce zabić. O, poszedł do głównego. Co by Adolf Hitler zrobił? Powiedział: niedobrze, niedobry jesteś, Himmlerze, to ja ciebie usunę, tak? Bo jakiś Żyd by poszedł i się poskarżył, bo tam w Treblince czy w jakimś innym obozie by się Żyd poskarżył do Adolfa Hitlera na Heinricha Himmlera. Kurwa, to tego nie rozumieją, rozumiesz? To są po prostu prości ludzie, prostacy, robactwo. A po co? Pyta mnie na moich urodzinach jeden taki obcy, co go tam... A dlaczego ty zawijasz ten kielisek w tą torbę? Tak cały czas, już pijany był, nie? Ja też byłem na ten. Ja mówię, po to,
żeby się nie, żeby nie pomylić kieliszku. Żeby ktoś nie wypił z mojego kieliszka. Podobno strasznie się można upić. No tak mówią menele, ale czeka to prawda, bo to menele tak mówią. A ślina, ale to ty wiesz, tak gadałem. Ani ja z czyjego. Tak patrzy na mnie, to jakby nie wiedział, co to jest gruźlica, HIV, polio, HPV, dziesiątki innych chorób. Kolejny internauta. Byłem ostatnio nad Wisłą w Warszawie i zauważyłem nad wodą bardzo dużo Ukraińców, którzy łowili ryby, zabierali wszystko, zaczynając od niewymiarowych boleni i kleni, a kończąc na uklejkach. Dosłownie oni czyszczą nasze wody z ryb. Ciekaw jestem, czy ty też zauważyłeś taki proceder. No a gdzie PSR? Jak to gdzie PSR? No PSR, tutaj wiadomo, co robi PSR. Braciom nie przeszkadzają w połowach? Nie, jakie tam PSR, jakie tam w ogóle rzeczy? Nie, to trzeba kładmemę zapytać. O, tutaj. On tam do mnie, rozumiesz, na live, no tutaj jesteś przeciwko Ukrainie, no to mówię. Jakby, słuchaj, do tego kład meme przyjechali, rozumiesz, banderowcy do domu. O, głos z Płocka mamy. Ja jestem od wczoraj na Wiśle w Płocku, to ogólnie na brzegu to zrobił się kożuch normalnie. Wygląda to, wygląda to jak woda z czyszczalni ściekowa i smród, dramat. O, w Płocku zaczynają się zatrucia, pięknie. O, tu jest jakaś wskazówka. To się dzwoni w takim przypadku do specjalistów z Wiosiu. Specjalistów, ty! Po zgłoszeniu mają obowiązek sprawdzania i pobrania materiału do badań. Ale co z tego, że mają obowiązek, nawet jak sprawdzą i powiedzą, że nic się nie stało? Ale posłuchaj najpierw. Nigdy nie próbowałem, nie wiem, jaka jest skuteczność działania. Woda. Bo rapy nie oglądasz. Woda w oczyszczalniach ogólnospławnych, a taka... Taką chyba jest czajka, jest ilość wody opadowej, jest pięciokrotnie większa od ilości ścieków opadowych. Można wykorzystać bezpośrednio z rzut do odbiornika. Ale wiesz... To jest z rozporządzenia ministra infrastruktury. Rozporządzenie to sobie możesz w dziurę wsadzić, to rozporządzenie. Rozporządzenie jest wszędzie, ma być pięknie, czysto. A jest 10 tysięcy kolektorów wodę wpuszczonych, to co wiemy! Czyli jest 50 tysięcy kolektorów. Może zamiast płacić składki na zarybianie, płaćmy na badanie czystości wód. Na jajca swoje możesz płacić te składki. Zarybianie sumem jest to podkład pod przyszłe wędkarstwo komercyjne, taka jest prawda. Ale czym ten sum się będzie żywił? Jak wyżyle wszystko? No to... Czy z jednej strony ma rację, ale pytanie, czy to było, jaka była go intencja na tym, tą co on napisał. No. Boże, kochany, gdzie ja żyję? No nie będę pił co chwilę lupy, za chwilę wypijany człowiek. Niedługo będzie można zarybiać pango, bo to jedyne, co przeżyje w tym syfie. Ktoś cię pozdrawia chyba, bo jest komentarz w domniemaniu o tobie. Pietrka Bolenia wykorzystać do celów naukowych na Zegrzu. No to nie ma problemu, mam 007 i jedziemy do Wiosiu, jedziemy do Mao, jedziemy do Stalina na Mickiewicza i sprawa jest załatwiona, moment. Wisła jest wyjebana, Wisła jest zatruta, Wisła jest skończona, zniszczyli wszystko, kłusownictwo, zatrucia, mięsiarstwo. Troluje każdy gdzie chce, tu nie ma nic, tak jak on powiedział, nie będzie nic i w okręgu mazowieckim nie ma nic, wymordowane jest wszystko. Tutaj kolejny wędkarz, okręg PZW Sierac, stan klęski ekologicznej, więcej złowisz w Odrze niż w Warcie. I polskie rzeki. Wartę zabili, zobacz, Wartę gdzie taka ryba. Po raz kolejny. Zabiją wszystko. A oni będą mówili, iść do Wiosiu, to wiem, przecież... A słuchaj, oni, to co ja wszystko... Dawno, zanim oni byli wędkarzami, taki sam Sebastian i reszta, ja już to wszystko przetrawiłem z tymi Wiosiami, Śmosiami. Ryby trzeba umieć łowić. To chyba może ktoś od... A konia trzeba umieć bić. Ktoś no, tak od jest. Teodora może. Dobre będzie. Dobra świnia. Kratka zdaje egzamin. Niemiecka świnia. Oliż fajne! Już zmordowane, zniszczone i tak już pozostanie. I nic nikt nie zrobi. Żaden okręg, nic nikt nie zrobi. Wszystko będzie wymordowane, zniszczone, wytrute. Koniec pieśni. Wisła, symbol polskiej polskości, została zamordowana. I jest teraz, dycha jeszcze i jest domordowywana.
przez wszystkich po kolei. Przez tych debili, tak zwanych influencerów, przez te władze wszystkie, przez tych mięsiarzy i przez tych głupków, którzy im podklaskują. Debile! Zero wiedzy, zero wszystkiego. Ludzie, którzy nie mają pojęcia, mędrkują się, to jest niebywałe. Kiedyś pamiętam, jak pisałem w latach 2000 swoją książkę i właśnie o promieniowaniu elektromagnetycznym pisałem, to jakiś pułkownik lotnictwa do mnie mówi: to nieszkodliwe są BTS-y, bo mój kolega fizyk, to samo i mądry Rochwałek powiedział, tylko już nie kolega fizyk, a kolega, który radio lampowe tam tuningował. Brzoza czy Sosna, nie pamiętam. On powiedział, jest fizykiem, że jest nieszkodliwe. Dla zdrowia ludzkiego, a ja pytam jednego i drugiego: słuchaj, jak idziesz, coś cię boli, coś cię dolega, idziesz do fizyka czy do lekarza? Oni też tego nie rozumieją. No są po prostu ludzie prości ludzie. Prości ludzie. Poza tym jest taki film Mózg powodzi fal, zrobiony przez chyba Planet ten. I tam są profesorowie, którzy od 30-40 lat, a nawet więcej, zajmują się tym zakresem. I mówią: szkodliwe, strasznie szkodliwe. Ale ci, którzy dla operatorów pracują, profesorowie, nieszkodliwe. No, o czym my będziemy mówić? Poziom tych ludzi jest poniżej poziomu. Oni powinni nawet przewracać obornika. Nie nadają się do niczego. Kretyny, głupki. Niech sobie żyją jak te robale. Ale po co się wypowiadają? A jeszcze najgorsze są te robale opiniotwórcze, którzy mają 70 tysięcy subskrybentów i oni, kurwa, no, zero wiedzy. Zero wiedzy wprowadzają ludność, nie mówię, że robactwo, ale ludność, nie świadomą w błąd. Dzwonię do Tworek, bo mój kolega nie odbiera. Dobra, trzy teraz damy. Ale nie można. Wszędzie oni tam są, ja nie wiem. Może tyle wariatów jest. Dzień dobry, czy to szpital Tworkowski? Tak. Piotrek Rapa, Kozłowski. Proszę pana, w piątek przywieźli mojego kolegę do Tworek. Ja się do niego nie mogę dodzwonić, jak się tam zapytał, żyje w ogóle jeszcze. Proszę pana, to po co pan tam jest? To po co pan tam pracuje, jak pan nie może mi żadnych informacji udzielić? Ale ja pytam, ale ja, to, że pan nie może, to ja wiem, ale dlaczego pan tam pracuje, skoro pan nie może mi udzielić informacji? To co pan tam robi, tak powiem? Ja nie jestem informacją, proszę pana. Jak pan nie jest informacją? Do pana zakresu należy właśnie informowanie ludzi, którzy pytają, dbają o zdrowie człowieka, który tam nie. Jak pan jest informacją? Ja wiem, gdzie się dodzwoniłem, ja pytam pana o co innego, ja nie wiem, czy pan wymaga leczenia w Tworkach? No ja nie wiem, o co chodzi, no. Ja nie wiem, no. Może pan się położy na miejsce mojego kolegi, no. Ale jak nie chce, może mu zabrali telefon, może już jest ślini się, może z niego zrobili królika, nie wiem, co tam się dzieje, ja nie wiem, no. Przecież różne rzeczy w Polsce były. A wie pan, na jakim oddziale kolega leży? Ma w Tworkach, no przecież pan, może pan wejść do komputera i zobaczyć... Nie, proszę pana, to jest duży oddział. Ale przecież ma jedną bazę macie, no proszę pana, pan mnie nie zakręci, tak jak chłopak w sądzie. No to ja... Ale proszę pana, ja tak normalnie mówię, ja mogę podnieść, to pan zobaczy, jak ja podnoszę. Proszę pana, i pan nie rozumie, że... Pan nie rozumie, że ja boję się o swojego kolegę? A oni nie odbierają. A jaki to jest ten wewnętrzny? 326, wtedy to przyjeździ, oni mają... 326, ale zaskoczył mnie pan tym swoim takim jakby nieuprzejmością dla kolegi. Może pan, jakby to Morawiecki zadzwonił, to pan by od razu na baczność stanął i mu udzielił tej informacji. Od razu panu mówię. Albo Kaczyński. Ja by Kaczyński zadzwonił. Proszę pana, nie strasznie, panu Kaczyński.
Ale ja nie straszę, proszę pana, ja mówiąc o Kaczyńskim pana straszę, wie pan co, ma pan już te naleciałości z tego szpitala jednak, bo pan mówił straszenie. No. Ja też myślę i dziękuję ślicznie, ja też już chcę skończyć, dziękuję. Wesołych świąt jakby co, dobra? Wesołych świąt. O kurwa. 326 pamiętam. 326. Dzień dobry, pani Piotr Kozłowski, Rapa TV. Przypomnę, w piątek przywieźli niebiescy mojego kolegę do Twory. Ja do niego dzwonię i on mi odbiera telefon. Ja się obawiam jego zdrowia, czy jest szansa, żeby pani mnie z nim połączyła? Dlaczego? Ale dlaczego? Ale miał takie akcje. Ale może pani pójść, nie wiem, na jego komórkę? A dlaczego nie? A to ja mam przyjechać go odbić tam? No zaraz, ja się boję o jego zdrowie, może on jest zaślinny, ma tysiące zastrzyków, może on już tu nigdy nie ujrzy mojego lica. Halo, proszę panią. Dlaczego pani nie chce mi pomóc? Ja się martwię, proszę panią, ja się martwię o zdrowie mojego przyjaciela. I bardzo bym panią prosił, żeby pani mi pomogła. Ja jestem człowiekiem, pani chyba też, skoro pracuje pani przy ludziach niepełnosprawnych. To pani zleci komuś to wyjście ze stanowiska pracy. Podam jego imię, nazwisko, pani sprawdzi, czy on jeszcze żyje, dobra? A skąd pani wie? No przecież... Nie krzyczę, ja normalnie mówię, ja mogę dopiero... Ja mogę krzyknąć, pani wtedy porówna, że krzyknąłem. Ja nie krzyczę, ja taki mam głos. Wie pani, są tak jak ci ludzie z sopranem śpiewają, to krzyczę. Nie krzyczę, ja taki mam głos. Bo pani jest daleko, ja jestem z Żerania, a pani w Forkach, tylko krzyczę, żeby doszedł głos. Wie pani co? Tylko po mnie nie przyjeżdżajcie, bo sobie nie dacie rady, no. Halo, halo. Ziemia, Houston. Zdałem egzamin, czy nie? Proszę panią, podam pani imię, nazwisko. Pani zobaczy, czy on żyje, dobra? Ale widzi pani, dlaczego pani zaprzecza? No to szybko pani, jak nie wolno, to szybko pani mi udzieli tej informacji. Ale dlaczego pani mówi, co ja mam robić? Tak jak pani myślała, to się powiesz się, Piotrze. Ja bym powiedział, pani sobie, nie wiem, nogę utnie. Proszę panią, pani nie może mówić, co ja mam robić. Ja jestem duży. Rodzice już niestety mnie wychowali, ma 55 lat. To bardzo panią proszę, ja tak z serca grzeczny jestem w chłopczyk. Halo? To bardzo panią proszę, żeby pani powiedziała, co z nim się dzieje, no kurczę, no czy... Pana nie ma takiej możliwości. Ale jakby Kaczyński zadzwonił, to pani od razu by powiedziała, co się dzieje, albo Morawiecki, prawda? Nie. O, mogę się z panią założyć o skrzynkę piwa, jak pani jest poniżej 30, po do 35 lat, to na ciastko nawet panią zaproszę i kawę. No ja też myślę. Dziękuję, wesołych świąt, dobranoc. Nie, no człowieku, no przecież ten, nie wiem, co oni tam z nim zrobili. No, może już na szynki jest, może... Nie, jedzie trzy auta odbijać. Może na Ukrainę już, wiesz, no. Mówię z chłopakami, byśmy odbili. No jak to was, jak Rudego, czy Zośkę. Nie, to Rudego chyba odbija. No tego, kurczę, coś tam, wiesz, problem. Ja to nie mógł się związać, kurwa, z jakąś tego planem, jakby co. Jaką? Młodą. Zależy, jakby ci zassała. Odkurujemy. Czemu ona się otworzyła? Jakim cudem? Wiedziałem, że tak będzie. Najlepsze kiełbasy. Pozdrawiamy z samego Sebastiana. Boga. Paweł, przecież to trzeba przemyć, człowieku. Czekaj. Jak to za Sebastian? O, lepiej nie wiedzieć. Takiego eleganckiego? Zero pojęcia, Frilu, zero pojęcia. Tak jak wędkarskie samce, Bastia, wiesz. Tłuczę się, przecież tam masz piasek. Gdzie ale masz jest piasek masz tu na glebie. No to my zjemy. A to jak tak, to tak. Nie, dobra, zostaw. Niech sobie, jak sobie pany życzą. Ale nie mają pojęcia. Ogniska nic nie zrobi. Ja sobie wyobrażam, jakby te zwierzątka tam bum, tak. Musza. Ale ty jakby tak strzelił z tej breneki do niej, co? Ale jak futro by czarne poleciało, co? A w łeb fajnie, bo aż oczy wypadają, co Paweł? Nie? To słaby macie, Paweł. TVN, nie, Piotr, już tak wypadają. A to ten TVN, co mówił o królu, ten to kłamał? Nie wiem, nie oglądałem. Nie. O! To tak jak ja bym nie oglądał samego Sebastiana, wiesz? Za dużo telewizji ogląda, za mało bywasz, wiesz. Ja myślę, że jest odwrotnie. Ale ty wiesz lepiej ode mnie, mimo że nie... Wiem lepiej, bo poluję. Nie? A ty nie polujesz, a wiesz... Poluję! Poluję na ryby. Tak.
ale na przykład... To oczy wychodzą jak coś. No tam pewnie! Jak ktoś nożykiem dożyna. No ale jak? Ale widzisz, te dożyniane, dożynanie nożykiem, dożynki, to nie było z telewizji, tylko było od mojego szefa, gdzieś kiedyś pracowałem w Nissanie, gdzie opowiadali jak mu... Ja mu jucha posłałem, me! Jak mu jak harcia, me! Cieszę, to są sadyści, wiesz, po części. Góra ma inne flory bakteryjne. Ty polujesz, to będziesz wiedział, do kur strzelacie, do tych kuraków. Bu! I bu, te kaczuszki biedne, bu! I spadły, pies przynosi, obśliniona. I ją w łeb jeszcze biedną taką do rygu. Kacuka! Jakie piecy z tym, niam, 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 niam. Często sobie Piotrek przepurwa. Ojej! Ale pięknie, no zawodowcy, ja powiedziałem. Coś się dzieje. Ale zobacz, jak ja dotykam, nic się nie dzieje, zobaczcie. Tylko wchodzą ludzie nieuprawnieni. I bydło, no i a jeszcze z nożem, Jezu, ten z nożem. To nie jest polowanie, żeby z tym nożem podchodzić. Nic już nigdy nie będzie, wszystko jest wymordowane. Pojedyncze sztuki zostały, które będą domordywane przez banderowców, przez mięsiarzy, przez influencerów i tak dalej, śmerów, bajerów. To taki śmieć YouTube'owy. A co on robi? Nic. Nie robi nic, on nic nie potrafi. Jak influencer nie potrafi nic, tylko po prostu dobrze mówi to, co ludzie chcą usłyszeć i koniec. A, czyli kurwa wpisuje się w temat. No tak. Ja mówię to, co jest prawda, więc nie jestem popularny, a influencer mówi to, co ludzie chcą usłyszeć i jest gitem, rozumiesz? Na tym to polega. Jak będziesz kłamał i będziesz mówił, to byś miał dużo odbiorców. Jak już mówił prawdę, byś miał mało. Nie wiem, ale przecież cały handel na tym polega. Czy handel, ale na tym w ogóle świat polega obecnie. Panowie, że... proszę wstać z lodówki na sekund 10. Tak, proszę wstać z lodówki. A co tą kiełbasę to akurat jest. Ale teraz nie zjadł. Ale za pół godziny. Tak, tak. Rzucim ziemi słon na środku. Z tym. Zresztą wrzany to masz na słuch, byśmy wysłyszeli. Jesteśmy cały dzień i ani jednej wrzany nie masz na rafie, człowiek. Nie ma to jest nic. Po pierwsze, a po drugie... Się nie zrobiła woda na wrzany. Ale tam masz wrzanową wodę, a tu nie ma nic. Wyjebane, zniszczone. Tam jest wrzana, za tym jest wrzanowa woda, za tym kamieniem. Ale tam no, nie ma. Tutaj, na tamtym rogu jest brzanowa woda. No tam za. Ale przecież ja byłem cały dzień na rafie. Ani jedna ryba się nie spławiła. No tak. Kot ma taki wielki instynkt polowania, że... Ale co to znaczy wielki? Większy od dzika? Większy. Nie, no, wielki. Ale większy po co? Bo mam... Nie, to nie klei. Taką ma to chodzi kurwa to samo co z nurką. Ale każdy ma maturę zabijania naturę, które ten, no, żyje dziko. Ten na brzegu naprzeciwko zmaszcza. Tak. Naturę zabija. Jaskółka albo cikorkę, tak jak kot. Nie wiem dlaczego ludzie na przykład uważają, że krąb jest gorszą rybą od sandacza. To, że jest maścień, znaczy, że jest gorszą? To my tak, a ja uważam, że jest lepszą, bo na przykład bardziej szeroki jest. Albo bardziej srebrzysty, a sandacz ma za dużo barw. Na przykład uważam, że gorszą jest rybą. Zaraz są takie miejsca, gdzie krop jest potrzebny, a sandacz nie. I on wtedy no, jest bardziej warty. No, 99%. Ale nie, a skąd wiesz? Były badania czy coś? Jakieś tak? Raczej, że sandacz jest lepszy. No. Ale on kulinarnie dla nas jest lepszy, a może są takie zwierzęta, które... No tak, wolą krąpią. Tak, na przykład. Nie. Albo są takie gardła no i takie kubki smakowe, które wolą krąpia. Może tu sandacza jest coraz mniej, bo ta woda się czyściejsza zrobiła. Nie, nie ma sandacza. Ta woda nie jest czyściejsza, tylko jest bardziej właśnie zatruta. Ale zobacz, to przecież jest... Ale ty patrzysz teraz, a trzeba zobaczyć, jak korektory puszczą. No tak. Jak puszczą zadęte 2-0. Jak Sebastian pokazuje. Tak, 2-0. Przezroczysta bardziej. A co za 2-0? Nie, no nie słuchaj, no jakiś ten Tekla tam puścił jakiś wariat. Nawet nie złupaj. 2-0. No to on powiedział 2-0 i ja to powtarzam. I wiesz, no nazwał ty. No nazwał, rozumiesz, ścieki z kolektorów Zanęta 2-0. No tak. O co tu chodzi? A dlaczego nie 0-2? Albo 2-0 do przerwy, albo 3-0. Nie wiem. No albo 7-1 HI. I o co tu chodzi? O co tu chodzi, ty? Albo 3-2 dla Mołdawii? O co tu chodzi? To 3-2 dla Mołdawii. Podzwoniłeś do tego piwerka? No on dzwonił, ja tam miałem telefon, teraz dzwonię. Chciały właśnie do Tworek się dodzwonić i nie ten. No. Nie wiadomo, czy to dzwonił Czworki, czy Piwerek. No właśnie.